Co jest w bagażu pielgrzyma? Ja w moim, oprócz tego, że stoi namiot, to jeszcze mam nowiutki śpiwór, ileś garnków, talerzy, widelców. Pismo Święte oczywiście. Piwór, karimatę, wszystko co podręczne jest w plecaczku, a tam są wszystkie moje ubrania, wszystko co potrzebne. Śpiwór, namiot, ubrania i tyle, a resztę mam w plecaku, mam podręcznym jakieś jedzenie, chusteczki, naczynia, jakieś takie, no i takie podręczne rzeczy. Po co ta miska? Gdyby nie było prysznica, to jest bardzo potrzebna rzecz. Ubrania, dużo ubrań. Idziemy! Idziesz z pielgrzymką, dlaczego? Dlaczego? I tych powodów to by się trochę zebrało, mógłbym całą listę wypisać. Będę czuwał nad tym, żeby tutaj nikt z jadących samochodami nie przeszkodził nam, żeby było nam wygodnie iść, żeby my byśmy też nie przeszkadzali innym uczestnikom ruchu. Podziękować za cały rok, za to, co Matka Boża mi dała w tym roku. Chciałbym podziękować za kilka rzeczy w moim życiu i właśnie w tym celu idę. To nie jest odpoczynek. No mam pewną intencję, dlatego właśnie chcę iść. Dostałam się tutaj na studia, dlatego zdecydowałam się, że z tą grupą na przykład pójdę w tym roku. Główną ideą to jest idea braterstwa, która ciągle jakby coraz bardziej w tym naszym współczesnym świecie jest zapominana. Coraz łatwiej przychodzi nam mówić do siebie po imieniu, ale coraz mniej za tym idzie. Natomiast no, pielgrzymka stara się przypomnieć o tym, że jesteśmy braćmi i siostrami.